Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej jest coroczną imprezą o charakterze europejskim, opartą na działaniach skierowanych do obywateli, organizowaną jednocześnie w 47 krajach członkowskich Rady Europy. W ramach wydarzenia prezydent Katowic zaprosił uczniów katowickich szkół do zapoznania się z procesami przebiegającymi w samorządzie lokalnym. Najprościej realizować demokrację to jest na tym najniższym poziomie i ona jest najbardziej transparentna, bo jest bezpośredni kontakt z mieszkańcami, bo ten kontakt z mieszkańcami musi być prezydenta, radnych Rady Miasta, całej Rady Miasta, podejmowaniu określonych decyzji. Dzisiaj sporo gości, zostali zaproszeni młodzi ludzie do urzędu właśnie po to, żeby pokazać, trochę porozmawiać na temat tego, co to jest właściwie ta demokracja, od czego ona zależy, jak ona jest realizowana, jakie są założenia prezydenta, jakie są działania prezydenta zmierzające do poprawy jakby relacji czy wzmacniania tej siły demokracji na poziomie społecznym. Młodzież bardzo dociekliwa, nawet pytania takie strategiczne były, perspektywiczne, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. Jednym z punktów programu było zwiedzanie prezydenckiego gabinetu. Zobaczyliśmy urząd, popytaliśmy pana prezydenta o interesujące nas sprawy. Mieliśmy okazję do zrobienia sobie zwyczajowego już oczywiście selfie, które na pewno znajdzie się gdzieś w archiwum naszej szkoły. Mogliśmy zobaczyć faktycznie to całe biuro prezydenta od tak zwanej kuchni. No i mogliśmy mu zadać pytania, coś co nas interesuje, coś co chcielibyśmy od niego wiedzieć, co na co dzień na ulicy raczej go nie spotkamy. Tak więc to jest dla nas przyjemne doświadczenie i na pewno je zapamiętamy na długo. Myślę, że do końca życia będzie nam w głowie będziemy mieli to, że byliśmy z wizytą pana prezydenta. Prezydent może się wydawać wysokim, bardzo posławionym urzędnikiem, bo tam bryluje na salonach, ale wręcz przeciwnie, jest całkiem inaczej. To jest zwykły, normalny gościu, który pogada, porozmawia i rozwiąże nawet taki błahy problem, jaka jest sygnalizacja świetlna, oświetlenie ulic czy tam jakichś innych właśnie spraw. Dla mnie to jest normalne, że prezydent się powinien spotykać z mieszkańcami, powinien porozmawiać, normalnie się zachowywać. Dla wielu osób to jest sytuacja dziwna, już nie powiem o całym bloku wschodnim, gdzie miałem kiedyś wizytę Ukraińców i oni byli bardzo zdziwieni, że mogą tak blisko podejść do prezydenta, że mogą się z nim przywitać i że mogą zamienić parę słów, co było dla nich po prostu totalnym szokiem. Do nas też, u nas to do niedawna też było dużym problemem, myślę o poprzednim systemie politycznym, ale teraz już mamy tą normalność, taką normalność, jak funkcjonuje w całej Europie. Tematem tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej jest współistnienie w społeczeństwie wielokulturowym, szacunek, dialog, interakcja.